Biały sprzęt robi coraz większą furorę na rynku i nie ma się co dziwić, bo wygląda to najzwyczajniej w świecie dobrze. O dziwo, bo jeszcze 20 lat wstecz to biały sprzęt był bardzo pospolity i każdy chciał mieć inny kolor, najlepiej czarny. Teraz jest moda, teraz to wygląda lepiej i wielu z Was to interesuje. Na pierwszy ogień białe myszki, czyli moja subiektywna opinia i porównanie najtańszych gryzoni tego typu. Dlaczego subiektywna? No, bo to będzie typowo moja opinia. A dlaczego nie musicie aż tak bardzo się do niej przywiązywać? Bo moim zdaniem myszka to właśnie jest rzecz bardzo indywidualna. Zależy od czego? Na przykład od waszej dłoni, jaka jest duża, jaki ma układ, od waszego przyzwyczajenia, od wielu, wielu elementów. Moja opinia, ja wybiorę dzisiaj myszkę, która mi się najbardziej podoba, a wy zmierzycie się z tym i powiecie, która wam najbardziej przypadła do gustu. Zaczynamy! I od najmniejszego pakowania, SPC Gear Leaks, Rockat Burst, Trust Ybar, Red Dragon Cobra, MSI Clutch GM11, Genesis Krypton 550 i ostatni Dream Machines DM1 FPS. Wszystkie myszki, czas je poukładać. 7 białych gryzoni, 7 różnych producentów i są naprawdę niedrogie, bo 5 z nich jest do około 120 zł, a 2 do około 80, czyli naprawdę nie tak drogo. Czas przedstawić wszystkie rywalizujące myszki w pełnej ich krasie. Mamy już wszystkie myszki na stole, jak widzicie, jest z czego wybierać. Widzę białe myszki, a nic jeszcze dzisiaj nie piłem. Punkt pierwszy. Ergonomia. I jeżeli chodzi o ergonomię, to powiem też o wadze na wstępie. I tutaj najlżejsze jest SPC Gear z wagą 59 gramów. Najcięższy Red Dragon 156. Jeżeli już chodzi o ergonomię, czyli to jak trzyma się myszkę, no to tu zdecydowanie mamy pełną paletę wyboru. Zaczynając od Genesisa, który jest myszką najbardziej wyprofilowaną i tak tworzy takiego trochę banana i to może być właśnie dla osób, które lubią, kiedy trochę bardziej ta część prawa jest odciążona, a tu podniesiona ta lewa strona i ten kciuk ma też więcej trochę miejsca na to, żeby miał się gdzie podziać. Mamy myszkę bardzo małą w przypadku MSI-a, która w wielu dłoniach będzie raczej na taki claw grip niż na pełną tutaj palm gripa. I zdecydowanie ja mam małą dłoń, a nadal uważam, że ta myszka jest mała. Dalej idąc, mamy kolejnego małego gryzonia, Rockat Burst, jednak jak się przyjrzymy, troszkę większego od MSI-a, jednak patrząc na te myszki widzimy, że Rockat jest też szerszy, więc od razu trochę więcej miejsca w dłoni zajmuje i już inaczej się trochę go trzyma. Mamy też tutaj symetryczne myszki i właśnie takim przykładem jest na przykład Dream Machines. Widzimy, że praktycznie zero różnicy między lewą a prawą stroną, równo ciosana i dość płaska, bez dużego wypełnienia na dłoń. I bardzo podobnie jest w SPC Gear, również widzimy, że jest ona symetryczna i dość spłaszczona. Jeżeli chodzi o wypełnienie, no to oprócz tego Genesisa, o którym już wspominałem, to te myszki za około 80 zł trochę więcej nam dają. Red Dragon niewiele więcej, ale więcej, jakby ktoś powiedział. I jest delikatnie właśnie tutaj już formowana, tak ergonomicznie nazwijmy to. I nie jest dokładnie symetryczna, tylko trochę zawija takiego banana. No i Trust, który moim zdaniem właśnie najbardziej wypełnia tą dłoń, jest myszką dość krótką, ale wypełniającą. Która najlepiej leży w mojej dłoni? No o tym się przekonamy niedługo, kiedy będę poszczególne myszki eliminował aż do zostawienia tej jednej, która najbardziej mi przypadła do gustu. Ale przed tym jeszcze dwie rzeczy i jedną z nich są sensory. Runda druga to wasze ukochane sensory. I jeżeli chodzi o sensory, to najlepszy sensor jest w myszce od Dream Machines, topowy sensor 3389 PMW od PixArtu. I tu właśnie ten sensor napędza tę myszkę. Idąc dalej, mamy Rockata 3331 PMW,
a pozostali PMW 33-25, czyli taka solidna półka, mocna, ale nie najwyższa. No i jeden trust, który postawił na własne rozwiązanie. No właśnie, czy to własne to takie lepsze? Mam pewne wrażenia, że nie do końca, że to może nie być najlepszy sensor z tego zestawienia. Zdecydowanie trochę bardziej ufam tym sprawdzonym PMW od PixArtu, no bo to jednak jest marka wykorzystywana bardzo często i to w topowych, topowych myszkach. Jeżeli chodzi o przełączniki, to też mamy tu pełne spektrum wyboru. Od autorskiego Titana, od Rokata, przez Kali w SPC Gear, Omrony w MSI-u i w Redragonie. Mamy też Huano, tudzież Huano, jeżeli to jest po hiszpańsku, bo ha, jest nieme, jak wiemy. Hasta la vista mañana. Czyli Huano w Dream Machines i w Genesisie. No i kolejny raz trust. Ale czy można im trust? No właśnie, to zostawiam Wam. Przeklikałem się przez te wszystkie myszki i też mam swoje wrażenia, jeżeli chodzi o kliki. I najbardziej tutaj ciekawy wydał mi się Dream Machines z tymi właśnie Huano, tudzież Huano, bo ten klik jest taki właśnie ciekawy, dobrze odbija i dźwięczny. Jeżeli chodzi o Rokata, klik też fajny, ale bardzo głośny i taki trochę, jeżeli chodzi o dźwięk tempy, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, trochę mniej przyjemny dla ucha. Bardzo wyraźny klik w MSI-u i fajnie działa ta część myszki, gdzie wydaje mi się, że bardzo szybko reaguje właśnie na moje ruchy palców. SPC też cichsze trochę przełączniki, ale to oczywiście nie jest minus. Klika się dobrze i czuć, że najbardziej tutaj wyprofilowany jest ten klawisz ze wszystkich myszek. No jeżeli chodzi o te tańsze propozycje, no czuję właśnie, że mi się gorzej na nich trochę klika. W Redragonie ten prawy przycisk jest taki trochę bardziej oporny w działaniu. Tak mam takie wrażenie, że mniej przyjemnie, że więcej siły muszę włożyć w to wszystko. No i Tracer nie jest źle, ale też właśnie mam uczucie, że te przełączniki już nie chodzą tak same z siebie, że to nie jest tak, że to się tak przyjemnie odbija, tylko jednak trochę muszę, wymuszam na tych przełącznikach pracę. No, takie są moje wrażenia. Już zaraz przechodzimy do eliminacji, ale jeszcze pogadajmy sekundę o wyglądzie. Jeżeli chodzi o wygląd, to najbardziej moglibyśmy się pokłócić i tutaj dyskutować do wieczora, co się komu bardziej podoba. Na pierwszy rzut bardzo rzuca mi się w oczy Dream Machines. Bym powiedział tak trochę aplowsko i nie mogę się oderwać od wrażenia, że ktoś tam w Dream Machines naprawdę lubi tą firmę, bo samo opakowanie już delikatnie nawiązuje do produktów Apple, a myszka rzeczywiście świecąca biel, odbijająca światło mocno, na wysoki połysk i taka bardzo prosta i estetyczna. Idąc dalej, jeżeli chodzi o biały połysk, to Redragon zdecydował się na podobne rozwiązanie. Jest tutaj błyszcząca taka na wysoki połysk właśnie biel. Niestety, jak już się przyjrzymy i zobaczymy te detale, to możemy zacząć się czepiać. Jednak myszka, cały czas podkreślam, z niższej półki, bo za 80 około złotych. Jeżeli chodzi o niższą półkę, to zaraz obok jest Trust i Trust zdecydował się na większą ilość czarnego dla kontrastu. Jest to fajne, taka myszka panda bym powiedział. Dodatkowo podoba mi się bardzo to takie zawinięcie na końcówkach, które no nie spełnia jakiejś praktycznej zbytnio roli. Raczej chodzi o to, żeby było ciekawiej designersko i powiem szczerze, że to się udało. MSI, myszka mała, ale zadziorna, wykonana właśnie nie w taki zaokrąglony sposób, tylko właśnie te kształty są ostre, takie dynamiczne, trochę bardziej agresywne. I muszę powiedzieć, że w swej prostocie jest coś w niej. Dodatkowo boki są delikatnie właśnie szare, żeby trochę odbić od tej bieli i zróżnicować tego gryzonia. No i dwa dziurkowane gryzonie, tak już bardzo popularne, bo wiele, wiele firm, można powiedzieć, że praktycznie każda już ma swoją propozycję i coraz mniej to zaczyna nas zaskakiwać i może niektórzy nawet powiedzieć mogą, że są znudzeni tym. SPC postawił na większą ilość tutaj tego dziurkowania, bo jest ono i na bokach, i na szczycie, i pod spodem. Jeżeli chodzi o Genesisa, to na bokach już jest biała taka, no nie chciałoby się powiedzieć guma, ale to gumą nie jest, to jest zwykły plastik. Ja nawet nie widzę, żeby to miało jakieś bardzo duże zastosowanie antypoślizgowe. Pod spodem też trochę jest, ale nie aż tak dużo jak w
SPC, no różnią się przede wszystkim tym, że ta jest w takim stylu ergonomicznym, trochę bananowa, ta jednak prosta. I na koniec Rokat. Rokat, który jest taką scaloną bryłą. Operator mi podpowiada, że trochę mu się kojarzy ze Stormtrooperem, mi z takim pancernikiem. Zdecydowanie fajne jest to, że tutaj mamy takie właśnie plastry miodu, które się delikatnie odbijają w świetle i wygląda to naprawdę dobrze. Ale jeżeli o wyglądzie, to również o podświetleniu i o podświetleniu nie za dużo możemy powiedzieć w przypadku Dream Machines. Delikatnie podświetlany scroll dla fanów RGB. Trochę słabo, trochę więcej, ale niewiele w Rokacie, również scroll, ale bardziej intensywny. No i później zaczyna się trochę więcej dziać. MSI, podświetlone logo, ale bez scrolla, ale też ta dupka, która ma rozświetlać nam spód podkładki i wygląda to już ciekawie. Później także spód w SPC Gear i środek logo tutaj w Genesisie. Podobnie, chociaż tą linię zdecydowali się pociągnąć dalej, ale logo też się świeci w środku, scrolle również, więc można powiedzieć, że to podświetlenie jest bardzo, ale to bardzo do siebie podobne. Mocno miga i tutaj zwraca na siebie uwagę Redragon. No jednak mam poczucie, że ta mleczna blenda trochę bardziej widać, że to podświetlenie nie jest aż tak spójne. Trust, który zdecydował się scrolla nie tykać, tylko logo i spód, właśnie ta blenda biała, też delikatnie niedoświetlona, tak na takiego maksa, ale nadal wystarczająco. Czy podświetlenie będzie tą rzeczą, która mnie przekona do wyboru? No, przekonajmy się. Czas na eliminację. Na początek naszych eliminacji, naszego myszkowego Big Brothera, chciałem odrzucić dwie propozycje. Odrzucam je trochę, można powiedzieć, poza konkursem, bo jednak są tańsze i to 50 zł w tych kwotach to jest prawie 1/3 kwoty myszki. Więc myślę, że jakbym wybierał myszkę, byłbym w stanie spokojnie zapłacić to około 120-150 zł i nie patrzyłbym aż tak w próg 80, więc subiektywnie nie będę miał dużych wyrzutów sumienia, jak podziękuję Trustowi i podziękuję Redragonowi. Najciekawsza biała myszka do około 150 zł. Tutaj właśnie już wybór jest cięższy. I tak się zastanawiam, ale odrzuciłbym w tym przypadku, jeżeli chodzi o mnie, MSI-a. MSI odpadasz. Dlaczegoż to? Wiecie co? Zdecydowałem, że MSI odpadnie z jednego powodu przede wszystkim, a mianowicie, że jest najmniejszą myszką i uważam, że trochę za małą, jeżeli chodzi o moją dłoń, więc chyba bym się zdecydował jednak postawić na coś większego. Myślę jednak, że dla osób o małych dłoniach nadal to jest ciekawa propozycja, bo naprawdę fajnie się na niej klika. Jednak ja zdecydowałem się postawić na coś większego, także MSI-u niestety jesteś wyeliminowany. Okej, musiałem się zdecydować i teraz odpada Genesis. No, był to już trudny orzech do zgryzienia. Uważam, że każda z tych myszek już naprawdę ma coś do zaoferowania i ma swoje plusy i minusy. Postanowiłem wyeliminować Genesisa głównie z powodu kliknięć. Wydaje mi się, że najmniej podoba mi się to kliknięcie. Jest trochę mniej reaktywne niż w poprzednikach, ale mówię, to może być bardzo subiektywne, no ale takie ma właśnie być. No i jeżeli chodzi o ergonomię, moja dłoń nie wymaga aż takiej ergonomiczności, także Genesisie, tutaj nie zabierz ze sobą innego gryzonia, żegnamy Cię, płyń na wysokich falach. Mamy pierwszą trójkę, ale musimy rozdać te medale i właśnie dla kogo brąz, dla kogo brąz? Jeszcze się zastanawiałem i właśnie klikałem dużo i używałem tych myszek, żeby zdecydować, wiadomo, że pewnie gdybym wziął do domu i pożywał każdej po kilka tygodni, to wtedy może by się te decyzje zmieniły. I wiecie co? Wiem już, kto dalej przejdzie, a kto zasłuży na brązowy medal i to jest już wyczyn. I ja w tym przypadku, nie wiem jak wy, ale dziękuję, SPC. SPC Gear, brązowy medal dla Ciebie. Mimo wszystko tutaj mamy takie wyraźne kliki, które trochę lepiej mi się spodobały niż w przypadku SPC Gear, jednakże no, tutaj mamy to RGB i to są myszki w finale,
które właśnie tego RGB nie miały, co według mnie nie jest jakimś właśnie must have'em. SPC zjadało podświetleniem przeciwników, mimo wszystko u mnie zdobywa brązowy medal, a my jesteśmy w finale. Dwie ciekawe myszki, dwa bardzo interesujące rozwiązania, no i można powiedzieć, jeżeli chodzi o te ceny, dające bardzo dużo, bo tu są topowe sensory, zwłaszcza w Dream Machine. I mamy naprawdę fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi też o przełączniki. Jeżeli chodzi o ergonomię, ROKAT trochę krótsza myszka. Jeżeli chodzi o wysokość, można powiedzieć, że to samo. Moje serce i pierwsze miejsce generalnie to eliminuje ROKATA! Co oznacza, że zajmuje drugie miejsce, a pierwsze miejsce zdobywa Dream Machines. I co zadecydowało? Otóż w tym ostatnim pojedynku nie zadecydował właśnie ten oplot. Nie zadecydowało, no może trochę też, ale to, że ROKAT jest trochę krótszy. Ale zadecydowało te przełączniki. I o ile ROKAT ma mega dobre przełączniki jakościowo, to mniej podoba mi się klik. Większą satysfakcję z kliku po prostu, najzwyczajniej w świecie, mam w Dream Machine, a w dodatku dostaję sensor z najwyższej półki, a na koniec dostaję kogoś, kto wzoruje się na Apple'u, no, czyli na estetycznych rzeczach. Ja niczego nie mam z Apple'a, więc chociaż będę miał myszkę, która prawie jest z Apple'a. Wszystkie myszki na stole, żebyście wiedzieli, że żaden gryzoń nie ucierpiał w tym odcinku, także spokojnie, obrońcy praw zwierząt, wszystkie są całe i zdrowe, mimo że zrzucałem je ze stołu i działają. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek i chcecie więcej białych podzespołów, bo jeszcze są klawiatury i słuchawki do zestawu, to dajcie znać, like koniecznie i komentarz, która myszka Waszym zdaniem pasowałaby do Was najmocniej. Ja Wam dziękuję za ten odcinek, trzymajcie się i widzimy się za tydzień. No i nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i tym dzwonie i wszystkim tym, co każdy YouTuber potrzebuje, żeby mieć co do gara włożyć. Trzymajcie się, narka! Nie zrobię tego. Albo zrobię. Zrobię!